Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Stronniczego. Ja nazywam się Władek Markowicz, a to jest Karol Paciorek. Ten hejt był niepotrzebny. Windows! Apple! Debian! Slackware! Włodek, jesteśmy z tobą, masz rację, tylko Apple. Karol się spaścił, unsup! Jeż. A kiedyś jeszcze was lubiłem. Karol, szacunek, dobrze, że wróciłeś na dobrą drogę, tylko... Nie! Nie! Sprzedali się Windowsowi. Ja wiem, że sami się o to prosiliśmy. Ale to jest jak wywoływanie wilka z lasu, a ten wilk tam był zawsze. Włodek mówi w tym momencie o naszej stronie, karolwłodek.pl. Nie, ja mówię... No, wiadomo, może być tak. Jak chcesz to tak rozgrywać, to dobrze. Chciałem o nich tak powiedzieć, że oni są tymi wilkami z lasu, a my wywołaliśmy, ale ten wilk tam zawsze był. No rozumiesz mnie, czy nie? karolwłodek.pl. Ja mówię, jakbym był pijany, ale nie jestem. No właśnie nie karolwłodek.pl. Ten wilk tam był i my go wywołaliśmy. No. karolwłodek.pl. Chcieliśmy trochę zareklamować karolwłodek.pl. Daj jakąś reklamę, jakiś baner albo coś. Może być. Tam jest naga dupa Włodka, no powiem sobie to szczerze. A to trzeba przeklikać wszystko, żeby na nim tak. 2 na 10 would not bang. Would not bang? Mhm. Wood w sensie drewno? Nie, wood. A ten pan robotnik ile ma? 7 na 10 would bang? Would bang, duże mięśnie, duży brzuch. Chłop bez brzucha słabo rucha, nie każdy o tym wie. Jezus Maria, Karol, nie mów takich rzeczy. Przestań już. Co ci mówią takie nazwy jak... Proszę. Arka Gdynia. Zespół? Piłkarski. No, okej. Zespół piłkarski. GKS Tychy. Zespół piłkarski również. I teraz Arka Gdynia i GKS Tychy grały. Grały i ich kibice się spotkali, ale grali gdzie? W Gdyni czy... W Gdyni i Arka wygrała 2-1. Ale nie o tym mówimy. Nie o tym, nie o tym. Bo byli za kibice, nie? I teraz tak. I oni skończyli mecz i musieli jakoś wrócić, bo to byli kibice z Tychów i oni byli w Gdyni. Tak. I był pociąg z Gdyni do Katowic, który jechał przez Tychy. I teraz oni musieli wrócić tym pociągiem do domu. A ponieważ policja zawsze przy meczach o podwyższonym ryzyku musi obstawiać takie imprezy i eskortować wszystkich kibiców, musieli ich też eskortować w pociągu. Strasznie durne, ale w każdym razie jest sobie pociąg, w którym normalni pasażerowie kupili sobie miejscówkę. Tak. Ja wracam z Gdyni do Katowic. Mam żonę, nawet może dziecko. Kupiliśmy sobie bilety, TLK, fantastyczne miejscówki, teraz będziemy siedzieć na pewno. Przychodzi policja z tymi kibicami, nie kibolami. Kibicami. Kibicami i mówi, wszyscy won. Z trzech wagonów, wszyscy won. Bo teraz oni będą tu jechać, a wy będziecie stać. Mimo, że oni w ogóle z czapy... The fuck. Czyli mamy pociąg, na przykład, który ma powiedzmy 6 wagonów. Z tych trzech policja wywaliła wszystkich pasażerów do pozostałych, które tam były. Gdzie już nie ma gdzie siedzieć, nie musieli gdzie stać. Gdzie już nie było gdzie siedzieć i miejscówki były zapełnione, więc na pewno bardzo dużo ludzi musiało stać na korytarzach. Żeby kibice, którzy byli eskortowani, mogli sobie siedzieć, ponieważ musieli być... Którzy nie mieli tych miejsc, bo tamci kupili te miejsca. No. Cześć, bo oni mieli te, więc oni nie mogli mieć tych miejsc, bo oni tam gdzie kupili wcześniej te miejsca. I mean what the fuck? I mean, what the fuck? What the fuck? Ja się chciałem zapytać i policjantów, i PK, kto na to pozwolił, żeby ludzie, tak jak mówiłem, chyba w poniedziałek, państwa prawa. Ludzie państwa prawa, żeby nie mogli się przejechać. I ja nie mówię tutaj o Kraków Tarnów. Kraków Tarnów to jeszcze bym przestał i bym miał to w dupie. Ale jak jedziesz z Gdańska, czy tam z Gdyni do Katowic i ta podróż trwa i trwa. Czy to jest państwo ale, prawa, czy nie, Karol? Ale dlaczego? Dlaczego ja? Bo tak. Jadąc bo tak, pociągiem po zakupie biletu, który mnie do czegoś upoważnia i uprawnia, bo zakupiłem bo tak. Ten pierdolony bilet, czyli zawarłem umowę kupna-sprzedaży z PKP. Bo tak. Dlaczego? Ja nie mam mojego jednego miejsca. Kurwa, ja się pytam. No, fuck you. Bo to jest specjalna sytuacja. Gówno, ja sram na specjalne sytuacje. Jaka to jest, że był mecz w państwie normalnym, w Hiszpanii, kiedy jest mecz, choćby to były najbardziej przejebane derby Barcelona-Real, tam się nikt nie naparza, nie ma jakichś rozrób, ludzie przychodzą na mecz, krzyczą na siebie na tym boisku, jedni na drugich, przekrzykują się, i potem idą do domu. No jak to, nie biją się po meczu? Chudnie. Bez sensu. Proszę się redukcją od trzeciej ligi. Nie wbijają sobie noży w brzuch? Nie. A chociaż pałką w łeb. Butelką. Też nie? A czy nos sobie rozwalają? Może jak się ktoś wywróci. Dziwne to, bo to kraj Basków, tak? A kijem baseballowym w nerkę. W nerkę to boli, to nie. Boli, to nie. Też nie rozumiem. Głupio być kibicem Hiszpanii. W poważne tarapaty wpadł 21-letni mieszkaniec Wrocławia, czyli to niby Polska, ale jeszcze nie do końca. No nie, to zobory bardziej. Patryk H. H to też tak się skradł, no nieważne. Ale stand-up odpierdolisz tutaj w on stand-up.
Taki był dobry grill przez długi weekend. W osiedlowej Biedronce ukradł batoniki na łączną wartość 9 zł, a to były batoniki Kinder Bueno. No właśnie, od kiedy dwa batoniki Kinder Bueno kosztują w sumie 9 zł? Nie wiem, tu... Powiem, ja rzadko do sklepu chodzę, ale jeszcze nie widziałem tak drogich. Jeszcze w Biedronce. Ale bo to... Nie, bo to jest napisane, że 2, ale później napisane, że 9 zł, więc to na pewno nie było 2 batoniki. Może to były trójpaki? Nie wiem. I teraz tak, za te dwa batoniki grozi mu do 10 lat więzienia. Yes. Jak to możliwe w państwie prawa, ja się pytam. Dlatego, że był pijany, kiedy kradł. No dobra, no był pijany, kiedy kradł. Już mogę przyjść pijany do sklepu. No możesz, jeśli przychodziłeś. W sensie, jeszcze jedną połówkę. Inaczej. Każdy z nas raz w życiu przychodził pijany do sklepu po alkohol. Chociaż raz. No. I teraz tak. Problem jest tylko taki, że on był pijany i uderzył ochroniarza w twarz i złamał mu nos. I teraz 10 lat. Bo dlatego, że ten ochroniarz pewnie chciał go zatrzymać, że tak, pan odda taki Kinder Bueno. A on powie, nigdy nie oddam, poza tym jestem pijany. Bam. I 10 brakuje lat. Mi 2 złote. Do połów. Miałbyś coś? Mm-mm. No kurczę, no chcesz pić, a hajsu nie dasz, no daj 2 złote i jeszcze sok trzeba kupić. Mają śmieszny dworzec, śmieszne prawo, śmiesznych ludzi, śmieszne ceny za Kinder Bueno. Zwłaszcza te ceny za Kinder Bueno są dosyć dobre. Straszny jest Wrocław. No, to takie, żeby ogarnąć te wszystkie tematy na raz, to gadaliśmy o wszystkim i o niczym dzisiaj. Tak, ale wiemy, że takie odcinki lubicie. Cieszymy się bardzo. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już jutro. Ja nazywam się Karol Paciorek. Ja Wodek Makowicz. Bądźcie. Lekko. Stronniczy.